Witam serdecznie na kanale Dziany Robol. Dziękuję ślicznie za suby, za łapki i za komentarze. Witam serdecznie nowych widzów. Dziany Robol jest to kanał poświęcony naszym pieniążkom w naszym codziennym życiu. Bez użycia żadnego ekonomicznego bełkotu będziemy sobie przybliżać różne ekonomiczne sytuacje finansowe tam, gdzie będą i są używane pieniążki w naszym codziennym życiu. Odcinek 10. Czy kupić nowy dom? Czy może kupić dom do remontu? A może by tak zacząć budować dom od podstaw, od samych fundamentów? Zanim w zasadzie podejmiemy jakąś decyzję, czy tam jakąś decyzję, jak chcemy kupić chałupę, czy chcemy się szarpnąć na chałupę, no to wiadomo, najważniejszy element, jaki jest praktycznie kartą przetargową w tym wszystkim, to będzie nasz pieniądz. Na ile jesteśmy silni i na ile potrafimy sobie z tym poradzić. Pieniądz tak naprawdę i siła nabywcza tego pieniądza, no to będzie odgrywało na tym polu, praktycznie rzecz biorąc, największą decyzję. Czy można wziąć kredyt, czy może ktoś coś posiada swojego, czy ktoś ma jakąś gotówkę większą, czy ewentualnie jakieś inne źródła dochodu, które można by było zamienić na jakąś fajną chałupkę. I przykładowo pierwsza grupa to będą ludzie, którzy bardzo szybko będą chcieli cokolwiek kupić, a druga grupa to będą tacy ludzie właśnie, którzy będą chcieli sobie zrobić taki dokładniejszy schemat, sprawdzić wszystko na spokojnie, po prostu tacy typowi cierpliwcy. I teraz by trzeba było praktycznie rzecz biorąc zaznaczyć, że przy każdej z tych trzech opcji, czy to jest nowe, czy to będzie do remontu, czy to będzie budowane od zera, są rzeczy tak jakby wspólne, czyli powiedzmy, zanim zadecydujemy raz, dwa, trzy, to zawsze w każdym z tych przypadków będą jakieś tam rzeczy, które będą posiadały po prostu wspólny mianownik. No i w tym temacie, przed praktycznie rzecz biorąc zakupem, czy przy zakupie, proponowałbym rozważyć następujące elementy. Wielkość tej chałupki, wielkość domu, metraż. Praktycznie rzecz biorąc, jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, co jest wokoło domu, no bo jednak podatek jakiś gruntowy będzie do zapłaty. A dlaczego trzeba się przyjrzeć na metraż? No, musimy też pomyśleć o tym, do czego ten dom nam będzie służył, co będziemy w tym domu robić, no bo jednak wziąć pod uwagę, jeżeli biorę jakiś duży dom i potem się okazuje, że na przykład nie będę używał za bardzo niektórych pomieszczeń, no to jest to trochę strata czasu i pieniędzy w późniejszym okresie użytkowania. Koszty ogrzewania, koszty eksploatacji. Ogrzewanie zawsze będzie biło dosyć duży i praktycznie rzecz biorąc generowało duże koszta. Raz, pogody nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to po pierwsze, a z drugiego tytułu ten okres grzewczy też się często i gęsto zmienia. Czasami w jednych latach jest krótszy, w innych latach jest dłuższy, a trzeba niestety pamiętać o tym, że opał nigdy nie stoi w miejscu, a raczej z roku na rok będzie szedł do góry, co automatycznie generuje większe i większe koszta. Następny etap to lokalizacja. No, trzeba wziąć pod uwagę transport, jeżeli jakikolwiek będziemy potrzebowali, czy podróżujemy do pracy, do szkoły, jakieś zakupy trzeba będzie zrobić. Kolejne elementy to każde inne jakieś elementy, gdzie będziemy podróżowali, no bo jeżeli dom jest z dala od różnych rzeczy bądź miejsc, które wykonujemy, no to może się stać niestety bardzo ucierpliwe. Zyskujemy na, powiedzmy, cenie, a okazuje się, że nagle generujemy większe pieniądze i dystans, bo trzeba gdzieś tam dojechać. Hobby i zainteresowania. Niektórzy mają jakieś hobby, więc automatycznie to też by można było podciągnąć pod metraż. Może potrzebujecie jakiegoś dodatkowego miejsca, może jakiegoś dodatkowego pomieszczenia, albo na przykład coś jest potrzebne, co robimy na przykład na zewnątrz, na jakimś świeżym powietrzu, czy ewentualnie coś musimy postawić, jakąś budkę i potrzebujemy na to niestety jakiegoś terenu. Czyli w ogólnym rozliczeniu trzeba byłoby się zastanowić tak naprawdę, do czego ten dom miałby nam służyć. Co będziemy w nim robić, czy będziemy tylko przychodzili po pracy i to już będzie taka chill zone, że niewiele robimy i tylko sobie chcemy odpocząć, czy mamy jakieś tam, powiedzmy, aktywności, czy nie. Sąsiedzi, no przeprowadzka w nieznane, w nowe, no to też oznacza nieznane. A więc nie wiemy, z kim będziemy dealować, jak blisko mamy kogoś wokoło siebie, czy nam to akurat pasuje, czy szukamy jakiejś prywatności, więc tutaj no, sąsiedztwo też na pewno będzie miało jakiś tam lekki, pośredni wpływ.
W większości przypadków no, ludzie jak kupują domy, to no, są tacy, którzy kupują, bo chcą zrobić jakiś projekt, coś rozbudować, ewentualnie trochę pomieszkać i przesunąć się dalej. Ale trafiają się też ludzie, którzy kupują, wydaje mi się w większości bynajmniej by tak było, że kupują coś i po prostu decydują się, że jednak no, tam już zostaną do tej jesieni życia, do tej złotej starości. Także tutaj często i gęsto zakup musiałby być brany pod uwagę oczywiście tych kolejnych lat, które będą nam przychodziły na kark, no i ewentualności mobilności i tych innych różnych rzeczy, które mogą mieć później wpływ na nasze starcze życie. Najważniejsza rzecz to pamiętamy o jednej podstawowej, najważniejszej rzeczy. To, że gdzieś jedziemy coś oglądać, to wcale nas nie zobowiązuje, że akurat musimy to wziąć. Przyszliśmy, obejrzeliśmy, zobaczyliśmy. Jeżeli jest coś, co przemawia do Was, oczywiście nie na siłę, no to decydujemy się, że będziemy podejmowali kolejne kroki, jakiekolwiek już później dalej występują, żeby tylko zamknąć po prostu ten cały zakup. A jeżeli się okazuje, że coś jest nie tak, no to w tym momencie, jeżeli nie jesteśmy pewni, mamy jakieś takie drugie myśli, że jednak nie bardzo, że coś tutaj nie gra, to po prostu zawijamy żagle, dziękujemy i nic się nie stało i poszukujemy dalej. Teraz zaczniemy od funkielnówki. To będzie nasze pierwsze podejście i zobaczymy, jak to wygląda z nowiutką chałupką. Na pewno przy nowych domach no, musimy brać pod uwagę, że będzie coś takiego jak nowe chałupy zawsze podganiają technologię, a więc będzie to jakaś nowa technologia, będą jakieś inne rozwiązania, no i suma summarum, już patrząc na to, jak świat idzie pseudoekologicznie, to będą szukane na pewno jakieś energooszczędne rozwiązania, żeby ten dom był cozy, czyli jak najlepiej, żebyśmy się w nim czuli, no ale żeby nie kosztował nas nie wiadomo ile, żeby go utrzymać. Nawet układ, powiedzmy rozmieszczenie tych wszystkich pokoi, tych wszystkich pomieszczeń użytkowych na pewno będzie całkowicie inny, aniżeli w starszym jakimś tam budownictwie. Tylko dlatego, że no na pewno ci wszyscy projektanci biorą już pod uwagę codzienność życia. Na pewno wygląda troszeczkę inaczej, aniżeli wyglądała 20 czy 30 lat temu. I te rzeczy są cały czas upgrade'owane, update'owane, czyli po prostu coraz więcej rzeczy jest brane pod uwagę, kiedy projektują cokolwiek. I na pewno jest też sytuacja, że starają się wprowadzać jak najwięcej naturalnego światła do tych pomieszczeń, także już te pomieszczenia nie są takie przyciemnione, co automatycznie powoduje, że czujecie się dużo lepiej, no bo wiadomo, im więcej naturalnego słońca, światła wpada do chałupy, tym bardziej to przytulnie jest i jakoś tak bardziej naturalnie. Wyposażenie kuchni, wyposażenie łazienki automatycznie będzie dużo, dużo lepsze, no bo wiadomo, że będą nowe standardy, więc to jest wszystko dużo bardziej nowoczesne. Jedną z takich rzeczy też wprowadzanych często i gęsto, w sumie nawet już jest standardem, na nowy dom otrzymujecie gwarancję. Ono ma tam ileś lat, a więc jest zagwarantowane, że ta chałupka się po prostu nie zawali, że wszystko będzie w niej działało tip-top. No i w tym momencie całe te wszystkie stylistyczne, fancy, super elegancko wyglądające rzeczy, plus do tego dochodząca na bieżąco technologia, nowe rozwiązania, no to automatycznie też podbija cenę, co powoduje, no, że ceny tych nowych domów są no, takie wysokie, a nie takie niskie. Jeśli chodzi o sąsiadów, no to w większości przypadków przy nowym budownictwie, tym bardziej jak to są jakieś działki, które nowo są powstałe, to automatycznie całe osiedle będzie raczej właśnie takie nowościowe, więc podobne rozwiązania będą wokoło, co robi te osiedla takie troszeczkę fancy. Teraz zajmiemy się chałupą do remontu. Z reguły jak to są, no bynajmniej zależy, no zależy jakim wiekowo kupimy ten dom, ale no niestety starsze budownictwo ma troszeczkę inne rozwiązania, technologia z czasem się zmienia. I czasami mogą być sytuacje, że jeżeli cokolwiek próbujemy później robić, bądź nawet jeżeli byśmy chcieli się na przykład wprowadzić, no to stan techniczny może powodować, że będziemy potrzebowali niestety sytuacji typu upgrade'owania, czyli trzeba będzie niektóre rzeczy zmienić, żeby po prostu nie wyskakiwały później jakieś kolejne elementy, które nie chcemy, żeby się działy, co po raz kolejny będzie generowało jeszcze większe koszta. Co akurat pokazuje właśnie, że przy zakupie jakiegoś domu po prostu z drugiej ręki
no to potrzebujemy właśnie ekspertów. Potrzebujemy kogoś, kto to za nas zrobi, bo my się na tym nie znamy. Nie mamy kompletnie pojęcia, jeśli chodzi o żadne jakieś regulacje. Więc tu te ekstra koszta można potraktować jako inwestycje. I to inwestycje, która naprawdę przyniesie chciane zyski. Różne rzeczy, które występują, no to mamy księgę wieczystą, wpis tam, plan zagospodarowania. Do tego jeszcze dochodzi jedna z najważniejszych rzeczy, czyli żeby się nie okazało, że hipoteka jest obciążona, że potem coś kupujemy i nagle się okazuje, że tam jest jakiś kredyt na to wzięty do spłacenia i nagle teraz się podbija w ogóle całkowicie wartość tej chałupy, bo się okazało, że coś tam stare tematy jakieś na tym siedzą. Także to są rzeczy bardzo, bardzo stresowe i to są rzeczy, które naprawdę muszą być sprawdzone, zanim cokolwiek zaczniemy podpisywać, czy wchodzić w dalszy etap zakupu tej po prostu chałupy, czy cokolwiek by to nie było. Wiadomo, sprawdzanie, kto jest właścicielem, czy są jacyś współwłaściciele, no bo później też musi się okazać, że jakieś zgody, niezgody. Wiadomo, jeżeli jest jedna osoba właścicielem, no to jest dużo ułatwiona sprawa do zrobienia, ale jeżeli się okazuje, że przykładowo mamy kilku właścicieli, no to w tym momencie te wszystkie sprawy związane z administracją no muszą być na tip-top, bo inaczej naprawdę może się później stać duża tragedia, szczególnie dla naszego portfela, co kompletnie jest niepotrzebne. Dobre i solidne sprawdzenie stanu technicznego budynku, żeby się później nie okazało, że lądujemy w sytuacji, że będziemy kupowali kota w worku. A sprawdzenie stanu technicznego budynku jest potężnie, ale to potężnie bardzo ważną sprawą, bo później czasami może się nawet trafić tak, że budynek niestety będzie się nadawał do rozbiórki i trzeba będzie po prostu postawić, zburzyć stare i postawić nowe. Także stan techniczny, podkreślam, mus i najlepiej jak z każdej strony, z lewej, z prawej, z dołu, z góry, no wszystko to, co jest możliwe do sprawdzenia przez eksperta, musi być elegancko potwierdzone, że tam nie ma żadnych jakichś wad czy jakichś rzeczy, które trzeba będzie naprawić. Jeżeli chodzi o dom, który jest po prostu do remontu, no to przewaga jest taka, że jeżeli stan użytkowania jest po prostu świetny, że można się wprowadzić, no to wiadomo, możemy sobie mieszkać w środku i automatycznie dokonywać jakichkolwiek zmian, które tam powiedzmy sobie planujemy. Czy będziecie potrzebowali ewentualnie jakiegoś architekta, czy biura do przeróbek, czy cokolwiek tam potrzebujecie, czy ewentualnie możecie się zdecydować, dobra, nie kombinujemy żadnych jakichś potężnych zmian, jeśli chodzi o sam budynek i decydujemy się tylko na taki mały lifting, czyli wiadomo, tam coś się odmaluje, tam coś się lekko przerobi, przygotuje. I można sobie iść pomieszczenie po pomieszczeniu, a jeżeli dom jest po prostu na zasadzie, że ma ogrzewanie, w zimie jest ok, jest woda, jest to, jest tamto, stan tam powiedzmy do zamieszkania jest ok, że da się w tym żyć. No i są ludzie, którzy decydują się na takie coś i to jest jedna z opcji. Drugi plus tego jest taki, że po prostu jeżeli mamy takie możliwości, to w tym momencie sobie... Nawet jeżeli nie mamy więcej pieniędzy, żeby od razu się rzucić z czymkolwiek, no to automatycznie generuje nam to sytuację, że możemy sobie po prostu z miesiąca na miesiąc, czy jak tam mamy większy jakiś dopływ gotówki, po prostu sobie spokojnie to wszystko robić i też się nic nie stało, prawda? Małymi łyżeczkami też można. Z finansowego punktu widzenia, no to może być dosyć dobra inwestycja. Kupujesz coś taniej, trochę podremontujesz i jest elegancko. Jest w planach jakaś późniejsza rozbudowa, bo na przykład kupujemy coś o wielkości X, a chcemy potem zrobić, żeby było YZ, no to wtedy też trzeba będzie jakiegoś kawałka pola, żeby gdzieś to postawić. I też pytanie, czy w ogóle da się cokolwiek rozbudować ze względu na to, jaki jest stan faktyczny budynku i jakie to by ewentualnie mogły być koszta na przyszłość. Ostatni element to będzie stawianie domu od zera, czyli zaczynamy od fundamentów. Potem idziemy dalej, stawiamy ściany, nie ściany, stropy, nie stropy, dachy i tam później elewacje, nie elewacje, wszystko po kolei jak to idzie. Na początek potrzebujemy działkę. Wiadomo, trzeba kupić jakiś kawał ziemi, na której ten dom będzie stał. No i jakiś projekt, no bo musimy gdzieś kupić jakiś projekt, żeby ktoś nam mógł naszkicować, wyrysować, jak ten dom mniej więcej miałby wyglądać.
Jedną z najważniejszych też rzeczy, no, potrzebujemy jakiegoś kierownika budowy, kogoś, kto będzie trzymał nadzór nad tą budową. Dlaczego tak się dzieje? No, z tego tytułu, że teraz tak, no, może się okazać, że nie możecie być cały czas na miejscu, a to jest osoba, która jest zatrudniona po to, żeby pilnować wszystkiego. Dwa, to jest osoba, która się zna na budowlance, więc będzie też pilnować, żeby rzeczy szły po prostu zgodnie z projektem, zgodnie tam z wyszkicowanym, co tam ma być, a co nie ma być. Także to jest osoba, która będzie też pilnowała tego, żeby ta cała budowa szła w tym kierunku, w jakim ma iść i ten dom będzie wyglądał dokładnie tak, jak wyście sobie tego zażyczyli. Budowa jest robiona etapami, wiadomo, najpierw trzeba jakieś pozwolenia, potem w tej odpowiedniej kolejności, a to fundamenty, a to, a to tamto. Na pewno element finansowy będzie to spowalniał. Jeżeli budujemy etapami, to czasami też jest sytuacja właśnie, że niektórzy ludzie tak robią, wykupują projekt, później się zaczyna od fundamentów, mają pieniądze na fundamenty, zrobią fundamenty, potem przechodzą dalej i tak można budować dom nawet i 10 i 15 lat. I tu jest też taki element, że materiały praktycznie i takie inne rzeczy, wszystko tak jakby pilnujemy sami. To my podejmujemy decyzję, co kupujemy, gdzie kupujemy, jak kupujemy. No, jeżeli ktoś kombinuje na szybkie postawienie domu i kombinuje na zasadzie, że będzie oszczędzał na materiałach, no to może też prowadzić później do niestety tragedii albo słabo postawionego domu. Przy czym na to by na pewno trzeba było zwrócić bardzo uwagę. Jednym z plusem jest też to, że w momencie, kiedy przykładowo kolejny etap i kolejny etap i kolejny etap się zaczyna na takiej budowie, to w trakcie, kiedy zaczyna się etap, coś tam się zaczyna dziać, powiedzmy stawiają ściany, jest na tyle fajnie szansa, że w trakcie jeszcze budowy możecie zmieniać rzeczy, czy decydować, że coś zrobicie inaczej. No wiadomo, tam wszystko z przepisami, tak jak powinno być. Ale cały numer polega na tym, że jak kupujemy na przykład nowe, no to to już jest postawione i nie mieliście niewiele do gadania. Jeżeli jest tam, powiedzmy, już kupiony jakiś używany, to też jest kolejna sytuacja, że coś już jest gotowe, no i teraz trzeba będzie to przerabiać. A tu macie sytuację, gdzie możecie bezpośrednio mieć wpływ na to, co będzie się działo i na przykład jak coś by wymagało jakiejś lekkiej zmiany albo na przykład na szkicach wszystko jest elegancko, pięknie, fajnie, ale później jak zaczynamy budować, no to jednak w tych realiach, w tym życiowym, powiedzmy, zameldunku całym, to wszystko zacznie wyglądać troszeczkę inaczej. I teraz w momencie, kiedy zanim podejdzie na przykład jakaś decyzja na temat, że czegoś coś ma być dopostawione czy rozstawione, to zawsze można to zmienić i dostosować to po prostu do takiej wizji, jaka Wam pasuje. Także to jest jeden też z takich małych, delikatnych plusów. Co też generuje sytuację, że jak macie jakieś sytuacje, które się urodziły teraz, możecie coś z tym zrobić, a jeżeli, powiedzmy, potem mielibyście coś poprawiać, no to się może niestety przebić na jeszcze większe koszta. Jest to pilnowanie rzeczy, no bo wiadomo, że wykładamy pieniądze, trzeba tutaj wszystkiego dopilnować. Fachowiec zawsze zrobi tak, jak mu powiedzą. Trzeba rzeczy dopilnować. Jest to całkiem inaczej niż przy, powiedzmy, zabudowaniu na nowo. Jeżeli są nowe budynki, no to w tym momencie my wchodzimy praktycznie rzecz biorąc na gotowe i tam, powiedzmy, dokupujemy sobie meble i sobie już mieszkamy. Gdzie tutaj, no, jest stres, jest bieganie, jest latanie, jest dopilnowywanie wszystkiego. Ciągle coś się nowego rodzi i trzeba podejmować decyzje, więc jest to troszeczkę dużo rzeczy branych na głowę. Już nawet nie biorąc pod uwagę tego, że każdy oczywiście ma inną siłę pieniądza, inny portfel, no i te różne sytuacje powodują wydłużenie się tego całego okresu, bądź też, powiedzmy, skrócenie. Z drugiej strony, tak samo czy to jest dom, powiedzmy, do remontu, czy to jest nówka, są ludzie, którzy posiadają zdolności manualne, potrafią coś zrobić samemu, ale jest też dużo ludzi, którzy biorą specjalistów, więc musimy też pamiętać, że nie wszystko da się zrobić, bo nie będziemy hydraulikiem i elektrykiem w jednym, czy na przykład murarzem, czy dekarzem. Także tutaj przy zabudowie całkowicie nowego od fundamentów jest bardzo dużo rzeczy, które naprawdę trzeba ogarniać. Jest też sytuacja odbierania roboty, czyli jakiś etap się kończy, bądź jesteście w trakcie tego etapu, więc macie jakąś tam sytuację, że widzicie, jak fizycznie to wygląda. Odbieracie po prostu robotę. No i na co etap i etap i etap po prostu coraz więcej też się uczycie na temat tego domu. Oczywiście, jeżeli jesteście w pełni zainteresowani, bo możecie wszystko oddelegować do kierownika budowy i on tam będzie wszystkiego pilnował.
ale osobiście też dobrze jest pójść i zobaczyć, i sprawdzić, i po prostu zobaczyć fizycznie, jak to wyszło. Jeżeli chodzi o podsumowanie tych trzech sytuacji, czy lepiej jest nowy, czy lepiej jest do remontu, czy lepiej postawić nowy, eksperci uważają różnie, ale ja bym powiedział, że jest to sytuacja typu, co kto lubi, prawda? Jeden lubi pomarańcze, drugi lubi jabłka bardziej. Jeżeli czujemy się z jakąś sytuacją na tyle komfortowo, że jesteśmy w stanie ogarnąć to w ten sposób, czy wpisujemy się na A, czy B, czy C, to tak naprawdę ja bym starał się nie sugerować tym, co jest mówione wokoło, a sugerować się tym, na ile się czujemy i na ile wiemy, że to będzie dla nas dobrze. Można by powiedzieć, że znacie siebie najlepiej i wiecie najlepiej, co macie w swoim arsenale. Czy macie jakieś zdolności manualne, czy nie macie żadnych zdolności manualnych, czy szarpniecie się na coś sami, że możecie sobie coś tam porobić, nie wiem, pokazać, że na przykład trzeba będzie postawić ścianki działowe i zadecydujecie, że wy to zrobicie, czy zrobicie jakiś tam remont w tym miejscu, czy w tamtym samemu. To są naprawdę, naprawdę indywidualne podejścia. Musimy tylko pamiętać o jednym, że każdy ma inną siłę portfela i to tak naprawdę będzie generowało nasze decyzje. A tak jak wspominałem, z kosztami będzie różniej. No, jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, to fajnie. Jeżeli ktoś na przykład robi coś, ma smykałkę do czegoś, no to gdzieś tam parę groszy oczywiście może przyoszczędzić, zaoszczędzić. Ale to są indywidualne sytuacje, bo tutaj nie możemy po prostu wszystkich rzucać do jednego wora. Ja dziękuję za uwagę. Życzę Wam, żeby te Wasze decyzje, te Wasze chałupki, czy to będą nowe, czy to będą używane, czy to będą stawiane od podstaw, od fundamentów, niech rosną w górę, niech rosną w siłę i przynoszą Wam jak najwięcej radości. Dziękuję ślicznie. Zachęcam do subowania, łapkowania, komentowania. No i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!